Tam w kolejnym filmie tak po prostu patrzę, po prostu co mi słońce zrobiło za kolor włosów, w sensie tak mi rozjaśniło. Nawet nie ma sensu za bardzo farbować na ten ciemny kolor w okresie letnim, bo to momentalnie będzie znowu dużo jaśniejsze. Zresztą mój kolor w trakcie lat to potrafi się zrobić totalnie po prostu jaśniutkim, wręcz białym plądem. Teraz z ciemnego mamy tak naprawdę bardzo jasny kolor. Ale to jest po prostu, człowiek pływa, człowiek jest wystawiony na słońce, nawet jeżeli mamy, nie wiem, jakąś czapkę z daszkiem czy cokolwiek, kapelusz, nie kapelusz na plaży, to i tak spora część jakoś to, zresztą to tak jak mogę się smarować filtrami 50-kami, a i tak być opalona, a nie lubię opalenizny, no ale tak po prostu powietrze opala, po prostu siłą rzeczy. Przychodzę z motywem może małoletnim, natomiast te zabawy, które chcę powiedzieć, tak naprawdę trochę odczarowują tę kwestię i mogą się nadawać na lato. Dlatego, że puder, generalnie jakaś tam kwestia kosmetyczna w perfumach, bo mamy różnego typu kwestie kosmetyczne, bo jakiś tam motyw, nie wiem, kremu, motyw pudru, motyw szminki, różne. Nawet jakiś tam motyw typu olejek do opalania. Też wiadomo, że te produkty mogą mieć bardzo różne zapachy. Mam kiedyś przepiękny taki produkt o przepięknym zapachu z TK Maxa, który w ogóle nie był tak w stylu tych różnych olejków, takiego zapachu tych olejków do opalania, więc jakby on był zupełnie inną stronę i dobrze. W ogóle taką niezwykle urokliwie taką owocową, ale z taką prawdą i siłą i taką właśnie realnością owoców, jak na przykład w owocach Fuegia. Jakby wówczas już kojarzyłam, że może się udać na przykład, nie wiem, owoc tropikalny tak fajnie jak w dawnej wersji Bukuruja, Fuegia, a było widać, że innym markom czy w mainstreamie, czy niczym nie wychodzi. To właśnie ten produkt właśnie nie miał tak często właśnie obecnego owocowo-syntetycznego zapachu, tylko właśnie taką perełkową owocowość, taką prawdę. W każdym razie tutaj mówię o czymś właśnie o tych pudrach, dlatego że pudry mogą się wydawać takim w ogóle czasami motywem trochę powiedzmy nie dzisiejszym, trochę właśnie takim przenoszącym jakieś właśnie jakieś takie kwestie trochę właśnie vintage'owe. Ale też czasami może się dać właśnie takie nazwy w taką stronę, ale czasami w ogóle wiadomo, że vintage i retro to nie jest tożsamo, natomiast często w takich kwestiach jak perfumy to się to traktuje tożsamo, czyli jakby nie chodzi o ten konkretnie okres retro, tylko po prostu mówi się tak coś retro, coś vintage, jako synonimy, to tak weszło już tak naprawdę, to sobie tak funkcjonuje. Jako po prostu coś trochę nie dzisiejszego, zresztą tam trochę tych kwestii, tam jakieś serii plays już tam na moim kanale było. Oczywiście mówimy wtedy o jakichś tam, nie wiem, szyprach, aldehydach, ale też właśnie o jakichś niektórych pudrach również. Niektóre zapachy mogą mieć trochę tej dawnej duszy, a jednocześnie jakoś się broni współcześnie, inne trochę może bardziej są ulokowane w tych wcześniejszych. U mnie z pudrami jest różnie. Jakby miałam różne zapachy pudrowe w swojej kolekcji, mam jakieś pudrowe zapachy w swojej kolekcji, ale generalnie z pudrami jest różnie. Jakby były czasy, że bardziej mi pasowały. Myślę, że w tym momencie nie do końca. Większość pudrów jest dla mnie może zbyt pudrowa, zbyt ciężkawa. Niektóre ujęcia pewnych kwiatów na przykład właśnie nie pasują mi w wydaniu pudrowym, typu różne ujęcia irysy lubię, ale niekoniecznie to pudrowe, zawsze słodko-pudrowe. Różne ujęcia fiołka lubię, ale niekoniecznie to właśnie takie słodko-pudrowo-fiołkowe, typu Incense Solens Guerlain. Jakby wolę fiołki, nie wiem, takie bardziej jakieś takie powiedzmy roślinne, zielone, nawet nie wiem, skórzane, leśne, różne. Tak samo irysy, nie wiem, roślinne, nawet marchewkowe, remontowe, papierowe, kartonowe, różne, ale niekoniecznie właśnie w stronę takich właśnie jakieś tam pudrowo-słodkie. Zresztą mamy też inne składniki, które jakoś tam pudrowość mogą mieć. Mówimy właśnie ten fiołek może być ten irys, może być oczywiście fasolka tonka, buptonka tonka generalnie. Absolut tonki ma taki, weźmie trochę pudrowo-migdałowy. Heliotrop ma też taką trochę pudrowo-migdałowość. Więc jest trochę tych składników, które jakąś tam pudrowość mają. Czasami to są wskazywane nuty pudrowe, puder. Czasami to są po prostu inne składniki, które niosą ze sobą pudrowość. I jakby ja już widzę, że jeżeli widzę tonkę, heliotrop, może być u mnie różnie. Jeżeli chodzi o irys, fiołek, to też w zależności w otoczeniu z czym. Natomiast pudry może o tyle się mogą bardziej obronić właśnie, nie wiem, jesienią, zimą, klimatyczną, nostalgiczną jesienią bardziej może pasować, a zimą, bo jak jest mróz, to niektóre właśnie takie przyciężkawo, pudrowo, słodkie zapachy może będą jakimś tam ratunkiem. Natomiast miałam kiedyś ten Denesh, Oriza, Jardin d'Armes, jakiś bardzo pasował taki kwiatowy puder. Mam Bizumin,
Soleje, to jest takie połączenie pudrowego heliotropu, to jest trochę pudrowa migdałowość i maliny, takie trochę migdałowo, malinowo-migdałowe ciasto, wypiek, jakiś, nie wiem, kiedyś miałam takie trufle, dostałam właśnie z takimi, miały trochę nutę maliny, trochę nutę migdału, to właśnie też takie trochę skojarzenie właśnie tego zapachu z tym deserem słodyczem, jak są tak zwał. W każdym razie generalnie jakby ta pudrowość w tym momencie nie jest, nawet nie chodzi, że jest lato, jakoś tak w ogóle mi trochę przeszło. Mam sentyment do dawnego Instant Magic, chyba Thanks Girl, ale dawnego bardziej. Jest trochę takich zapachów, które mi mniej bądź bardziej pasują z pudrowością, natomiast takie typowo mocno pudrowe, ten dynesz, które kiedyś miałam, już trochę mi przeszło. One są takie trochę zbyt... te pudry są takie zbyt intensywne, jakby wszystko jest takie tylko w stronę pudru. Może właśnie jakieś takie przełamane pudry, ale bardziej przełamane niż kwiatowość w Jardin d'Hermite, w tym kwiatowym pudrze. Jakby sentyment dosyć jest do malinowego pudru My Insolence Chancellor's Girl, bo już ten fiołkowy puder mniej, jakby fiołki w innym ujęciu. Chociaż taki fiołkowy puder jakby nie w taką stronę jak właśnie w Girl, ale na przykład w Banki Medargo jest Ferry Woda Perfumowana, to już tak bardziej. Może tak właśnie jeszcze z zachowaniem tej granicy. Także to jeżeli chodzi o te wrażenia, o to jakie pudry gdzieś tam mam w głowie, do których jest pozytywne nastawienie, pozytywna pamięć, sentyment, nie sentyment, które się tam gdzieś przewijały. I jak to się trochę zmieniało u mnie z tymi pudrami. Natomiast postanowiłam te pudry odczarować. Postanowiłam tą kwestią się pobawić i właśnie pudry przełamane. A tak naprawdę, to jedna osoba mnie właśnie pytała, jak to się, skąd się wziął ten pomysł. Tak naprawdę zainspirował mi pewien zapach marki Francesca Bianchi z nowych, ten Mariners. Bo tam jest taka pudrowość, trochę może dzisiejsza, trochę bardziej właśnie taka vintage'owa, ale jest trochę nut morskich, jest też trochę nut cytrusowych. Te nuty cytrusowe i te nuty tak niebiesko-morskie przełamują ten puder. I właśnie sobie uświadomiłam, że to jest tak mocno przełamane, a pudrowość tle to bardziej u mnie, nawet w jakimś tam w okresie teraz, letnim, nieletnim, wakacyjnym nawet. I postanowiłam się pobawić w odczarowywanie pudrów, przełamywanie ich. Stworzyłam właśnie kolorystycznie różne pudry. Puder żółty, puder różowy, puder fioletowy, puder niebiesko-zielony, różne. Taka zabawa, czyli właśnie taka seria Polbo, Polbo Rosado, Polbo Violet, Polbo właśnie Amarillo i tak dalej. Chociaż już powstał kiedyś mój zapach, tak jak się bardziej jesiennym, Crema Preciosa i to jest połączenie fiołka z absolutem tonki z niuansem truskawki. Czyli pudrowość trochę z tej tonki, z absolutu, trochę z tej fiołkowości, a jednocześnie taki lekki niuans truskawkowości, bardzo urokliwy, bardzo kobiecy, bardzo elegancki. I to też był przykład właśnie pudru dla mnie, pudru, który mi pasuje, pudru, który jest dla mnie idealnym. I stwierdziłam, że się pobawię właśnie takimi różnymi innymi i żeby docelowo może ta seria miała 7 zapachów. Na pewno 7 będzie jeszcze, to myślę, mam brak pewnych składników, ale chcę zrobić taki puder, trochę puder mineralny. Ale puder różowy jest takim pudrem romantycznym, jest takim pudrem z różowością dwóch różnych piwoni, jest też trochę takich aspektu różowych owoców, jest troszeczkę zieleni, jest takim właśnie bardzo różowym, ale nie różanym, takim romantycznym. Oprócz tego puder fioletowy, mamy tak naprawdę tam dodatki różnego typu fioletowości, takiego wydmiku kolorystycznego, jakby takiego skojarzenia kolorystycznego fiołków, ale nie tylko. Puder żółty ma żółte cytrusy, ma żółty grejpfrut, ma bergamotkę, ma takie trochę żółte pyłki, jakieś właśnie akacjowości, mimozowości, tego typu kwestie. Puder Polbo Fresco, taki blewek, czy fechblewek, czy nie wiem, jak tam będzie dokładnie nazwa, czyli takie połączenie niebieskości, zieloności. A, w tym różowym jeszcze troszeczkę nut takich trochę powiedzmy niebiesko-wodno-świeżo-przestrzennych ozonowych, w tym właśnie Polbo Rosado. W tym niebiesko-zielonym mamy nut trochę różnych zielonych, troszeczkę nut różnych niebieskich, nadmorskich, ozonowych, czyli taka świeżość, przestrzeń, aromatyczność i ta pudrowość w tle.